Patrzymy się tu w obiektyw. Robimy dwa zdjęcia. Uwaga. Dziękuję. Mamy zdjęcie zrobione. Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki to projekt realizowany w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Zakłada on wystawę archiwalnych fotografii, portretów mieszkańców wsi Oleszki, Jesionej i Żyrowej, odnalezionych w postaci oryginalnych szklanych negatywów w 2016 roku. W domu syna Lepicha, Bertolda, znaleziono kartony z 750 oryginalnymi szklanymi negatywami z lat 20., 30. i 40. XX wieku. Kiedyś na jednym z spotkań spotkałem księdza Marka Sobotę i opowiadałem mu o tych kliszach. Następnego dnia przyjechał do nas i mówi: pokaż mi te klisze. Kiedy mu te klisze pokazałem i to była potężna skrzynia, to mówi: ja stąd nie wyjadę, dopóki tych klisz nie zabiorę. Kiedy zobaczył prawie 800 szklanych negatywów, to stwierdził, że to będzie żyrowski złoty pociąg, który właśnie zaistnieje w tym środowisku i który jednocześnie rozpropaguje również historię lokalną ujętą przez Franciszka Lepicha, fotografa amatora. Co miałem zrobić? Przygotowałem tą potężną skrzynię, władował ją do auta, zabrał ze sobą. I tutaj się zaczęło. Teraz chodzi właśnie o te fotografie. Ja, będąc w swoim wieku, mając prawie ponad 70 lat, dowiedziałam się, że coś takiego było jak negatywy na szkle, co mnie bardzo zdziwiło. Wiedziałam, że jakieś tam szkiełkach, że oglądaliśmy jakieś zaćmienia słońca, ale nigdy nie wiedziałam, że to jest aż tyle tych negatywów i że to jest aż tak cenne, że tyle ludzi się tym zainteresowało w ostatnim czasie. Te klisze zostały praktycznie, ta resztówka tych klisz została uratowana przez księdza Marka Sobotę. Zostały one zabezpieczone, a następnie zdigitalizowane dzięki staraniom członków lokalnego stowarzyszenia Nasze Dziedzictwo z Żyrowej. W 2019 roku zbiorem zainteresowało się Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, czego efektem jest wielowątkowy projekt pod nazwą Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki. Franciszek Lepich nie podpisywał swoich fotografii. Dlatego też w momencie znalezienia zdjęć osoby uwiecznione na tych fotografiach były anonimowe. Dzięki współpracy z mieszkańcami Oleszki oraz stowarzyszeniem Nasze Dziedzictwo z Żyrowej udało się te osoby na tych fotografiach zidentyfikować. Ten projekt był bardzo istotny i niezwykle ważny, bo on wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców samej Oleszki, którzy chcieli ze wszech miar nam pomóc. Oczywiście tych, którzy mogliby nam pomóc najbardziej, to już jest niewielu. My wcześniej z panią Marią Lepich wyjeżdżałyśmy już na prezentację do domów dziennego pobytu z Dzieszowicach do Stokrotki, do Jarzębiny, także do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie. Tam między innymi ludzie starsi pomagali nam odpowiedzieć na pytanie, co kryje dane zdjęcie i kto może ewentualnie na tym zdjęciu być. Te zdjęcia sprowokowały tych miejscowych mieszkańców do ożywienia swej pamięci. Wspomnienia ich sięgają już nie tylko tych lat 20., 30. czy 40., ale również okresu II wojny światowej, jak tutaj było, i również czasów powojennych, jak już ten obszar znalazł się w granicach państwa polskiego.
My patrzymy na tą całą kolekcję tych szklanych negatywów pod kątem właśnie i kulturowym, i etnograficznym, i jednocześnie też archiwalnym, bo to jest kawałek historii, który udało się panu Franciszkowi Lepichowi ocalić od zapomnienia. Franciszek Lepich zawsze uważał się za mieszkańca Oleszki. Ten urodzony w 1909 roku fotograf amator z zawodu kołodziej i stolarz przez całe swoje dorosłe życie fotografował miejscową ludność. Pierwszy aparat fotograficzny dostał w prezencie w Boże Narodzenie, gdy miał 14 lat. Wykonywał zdjęcia na szklane negatywy, a fotografowanie dość wcześnie stało się jego pasją. Wieść o fotografie amatorze błyskawicznie rozeszła się po okolicy. Robił zdjęcia rodzinne, a potem rozszerzał się ten zakres zainteresowań. Ludzie się zgłaszali, nie było fotografów. Robił zdjęcia weselne, uroczystości rodzinne, chrzciny, pogrzeby, pielgrzymki. Piesze na górę Świętej Anny, bośmy mieszkali tutaj blisko, przez miejscowość Jasiona przechodziły pielgrzymki praktycznie z całej tutaj okolicy. Wiele kobiet i mężczyzn zamawiało u niego zdjęcia portretowe oraz zdjęcia do legitymacji lub innego dokumentu tożsamości. Ożenił się z Gertrudą Smiatek z Jesionej 8 czerwca 1941 roku, z którą miał 5 dzieci. W 1943 roku Franciszek został powołany na wojnę i służył jako szeregowy żołnierz w niemieckim wojsku aż do jej zakończenia. W 1945 roku trafił do amerykańskiej niewoli. Do domu rodzinnego wrócił na początku 1947, kiedy to Górny Śląsk znajdował się już w granicach Polski. W 1971 roku przeszedł na emeryturę, a po śmierci żony w 1982 nadal prowadził gospodarstwo rolne, pracował w warsztacie i w swojej pasiece. Do 1999 roku pozostawał w bardzo dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Doczekał się 13 wnuków i 4 prawnuków. Zmarł 21 lutego 2000 roku w wieku 90 lat. A więc opowiem o swoim ojcu, jakim był człowiekiem, tak? Był bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Był bardzo właśnie uczynny dla ludzi, bardzo pracowity. W oczach my jako dzieci żeśmy go postrzegali. Przychodzili do niego klienci, ktoś potrzebował kopaczkę, żeby zrobił, to zrobił. Ktoś potrzebował okno, to zrobił. Po prostu zajmował się różnorakimi sprawami. I oprócz tego prowadził też małe gospodarstwo. Takie gospodarstwo, żeby można było wyżywić rodzinę. I zawsze były 3 krówki, ileś tam 2 świnki albo 3, tyle ile wystarczało na taką rodzinę, bo mieliśmy rodzinę 8-osobową. Mama zajmowała się domem i dziećmi, a on się zajmował zarabianiem na życie. Był też stolarzem, w stolarni pracował i w tej stolarni no, po prostu produkował wszystko, co tylko można było, nie? Przede wszystkim potem, jak już myśmy podrośli, wyszliśmy z domu, to każdemu zapewnił całą stolarkę do swoich domów. Wszystko wykonywał sam. Sprowadzał to drzewo, suszył. Dla niego nie było żadnych trudności z niczym, po prostu z niczym. Taki pogodny, no, po prostu bardzo, bardzo dobry człowiek. Oceniany myślę, że przez wszystkich mieszkańców, bo też wszyscy go znali, nie? To tak samo był bardzo pozytywnie oceniany i bardzo pracowity. Takim był czułym ojcem, takim wrażliwym, takim po prostu czułym. Ojciec był bardzo skromnym człowiekiem. Pomagał każdemu wkoło, komu można było pomóc. W okresie powojennym, kiedy wkroczyły tutaj wojska sowieckie, ludzie byli zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Szukali pomocy. W okresie tym mieszkało u nas, w tym niewielkim domu,
5 rodzin, które mieszkały razem z nami, bo nie miały gdzie mieszkać, bo zostały wysiedlone. Opracowana kolekcja 750 fotografii stanowi w naszej kulturze zjawisko, które ja określam mianem ewenementu. Do tej pory nie mieliśmy czegoś takiego, jak tak pokaźną kolekcję z kilku miejscowości, z tego samego okresu czasu, to znaczy od lat 20, a na II wojnie światowej kończąc, otrzymujemy pełny zarys życia Ślązaków, Górnoślązaków w całym przekroju roku obrzędowego, dorocznego i również całego życia rodzinnego, poczynając od narodzin, poprzez chrzciny, roczki, pierwsze komunie, po pochówek, po śmierć człowieka. Podejrzewamy, że do pana Franciszka przychodzili ludzie z całej okolicy i wykonywali sobie portrety do dokumentów tożsamości, do jakiejś legitymacji, do tego, co było im potrzebne w pracy. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają swoich krewnych, swoich sąsiadów z wszystkimi możliwymi szczegółami ich życia społeczno-obyczajowego i potrafią nam przekazać taką opowieść, właśnie te fotografie przekazują nam taką opowieść o życiu Ślązaków w określonym przedziale czasowym. Jest to bardzo obiektywna opowieść, no bo są to zdjęcia oczywiście niezafałszowane, nie uzupełnione. A co dla mnie jest bardzo cenne i wzruszałam się, gdy oglądałam te wszystkie fotografie wielokrotnie, że ta społeczność wyróżnia się do dzisiaj tymi wszystkimi cechami typowymi dla właśnie kultury, dla dziedzictwa kulturowego Ślązaków. Mianowicie, że są tam bardzo rozwinięte więzi nie tylko pokrewieństwa, powinowactwa, ale i sąsiedztwa, że ludzie do dzisiaj pamiętają, kto z kim się ożenił, kto za kogo wyszedł za mąż, kto jak kiedy był właśnie ubrany, kto co powiedział, kto miał ulubione przezwiska. Dalej pamiętają, kto jakim rzemieślnikiem był, wszystko z detalami jest opowiedziane. I to nie są tylko takie relacje, bym powiedziała, wspomnieniowe, to są konkretne opowieści wspomnieniowe nazywane memoratami. Ta lokalna społeczność zapamiętała do dzisiaj, która pani hodowała mirt, specjalizowała się w tym, bo ten mirt był potrzebny właśnie do chrzcin, do roczków, do ozdobienia świecy czy sukienki dziewczynki, która szła do pierwszej komunii świętej. Jest to utrwalone. Dalej utrwalone są wszystkie możliwe zawody. Tu już mamy ten wpływ tej nowoczesnej wsi śląskiej, że ludzie zajmują się, mieszkańcy zajmują się już nie tylko uprawą roli, ale również są dekarzami, murarzami, stolarzami, kowalami, piekarzami, kołodziejnictwem się interesują, są fryzjerami i ktoś tam był ślusarzem, mistrzem budowlanym, a ktoś był złotą rączką. Inna kobieta wyróżniała się tym, że była krawcową, ktoś był duszą towarzystwa. Zachowały się różnego rodzaju przezwiska, jak na przykład, że na kogoś mówiono, że był sznupołkiem, jacą, popękanym fajniątkiem. Pojawiają się takie przezwiska jakby od imienia. Miał na imię Hiacynty, czyli Jacek, a z kolei właśnie tu się pojawia przezwisko Jaca chociażby, czyli taki skrót od tego imienia. Pojawia się takie przezwisko Humfa, ale nie wiemy, od czego ono pochodziło właśnie. Czy było to związane z jakąś wadą wymowy? Trudno by to było dzisiaj odszyfrować. To kiedy, w jakiej formacji wojskowej uczestniczył podczas powstań śląskich, podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej, kto przeżył, kto szczęśliwie wrócił z danego frontu i czy z zachodu, czy ze wschodu, w których latach. Wszystko to jest uporządkowane w tej potocznej pamięci mieszkańców. Dzięki tym fotografiom to na nowo wszystko ożyło i ludzie to wszystko pamiętają. Ja sobie tutaj wynotowałam właśnie te wszystkie detale, mianowicie kto był dobrym człowiekiem, bo przekazał pole na cmentarz, a inny, pan Franciszek, był pracownikiem fizycznym w Forcie Koźle. Do pracy chodził piechotą 3 godziny w jedną stronę. Później pracował w fabryce cukru w Rozwadze. Tu widać te wkraczające wpływy przemysłu i zmiany zatrudnienia. Kto posadził lipy obok kaplicy i stawu, kto był szarmancki i taktowny wobec kobiet i był bardzo towarzyski, kto był właśnie takim człowiekiem wesołym, kto umilał kobietom czas podczas skubania pierza.
Pan Antoni wyróżniał się ulubionym powiedzonkiem. Jak ktoś dobrze zrobił powrózki na snopki, to trzymało się jak diabeł dusza. Jedna z mieszkanek z Żyrowej zyskała miano kobiety pedantki, ponieważ, cytuję, wszystko u niej musiało być uporządkowane, a w wieku 90 lat przed położeniem się do łóżka zmywała talerze i kubki, bo jak mawiała, gdyby tej nocy pan Buczek ją odwołał z tego świata, to co by ludzie powiedzieli, co to za ciarach tu mieszkał? Więc to jest cała ta mentalność Ślązaków, to już te wpływy kultury pruskiej. Gdy oglądałam te zdjęcia, to oprócz wzruszeń, które mi towarzyszyły temu całemu oglądactwu i naukowej takiej perspektywie, to że widać tutaj taki rozwój cywilizacyjny na przestrzeni tych lat wsi górnośląskiej i mieszkańców. Zdjęcia także mają ogromną wartość tutaj kulturową i historyczną, chociażby obrazują, jak zmieniały się stroje, jak zmieniały się fryzury na przestrzeni lat. Jeżeli wracamy tutaj do strojów, to głównie chodzi o strój tak zwany chłopski, bo w takim stroju chłopskim chodziły starki i starzyki, w takich strojach chodziły nasze babcie, a potem właśnie jak zmieniała się ta moda i już wkraczał styl mieszczański i tak zwane ubrania pańskie, które właśnie panny, kobiety ubierały się, kiedy szły do kościoła. Tam są duże wpływy zachodniej kultury mieszczańskiej, że owszem, najstarsze pokolenie jeszcze jest ubrane w stroje chłopskie, mężczyźni już oczywiście, ponieważ już pracowali nie tylko na roli, już są ubrani w garnitury, mają krawaty, że już ludzie posiadali samochody, rowery, motocykle, że na tych motocyklach, w pilotkach poruszali się, a nie z gołą głową. Te wpływy właśnie cywilizacyjne mnie mocno zaskoczyły, że tutaj na tych zdjęciach jest to bardzo widoczne. Główna fryzura to warkocza, a z kolei kobiety mają zwykle spięte włosy, zaplecione w tak zwany neclik, bo miały długie włosy, codziennie rozczesywały i zaplatały na warkocz, a ten warkocz potem układały właśnie z tyłu w taki koczek, który przypinały spinkami. Widać również ogromny postęp, jeżeli chodzi o modę weselną. Dlatego, ponieważ pierwej starki ubierały się w strój zwany chłopskim, gdzie tylko biała do ślubu była z opaska, a cały strój był czarny. Mężczyźni w takich właśnie też marynarkach, frakach troszeczkę, a dopiero potem wkroczyła muszka i wkroczyły cylindry i białe rękawiczki. Kobieta, która miała na sobie strój weselny, oprócz tej zapaski i wysoko właśnie na stójce przypiętej białej bluzki, która gdzieś tam wystawała spod tej jakli, czy tak zwanej jupy, no to właśnie miała na głowie wianek z mirtu. A później na przestrzeni już koniec lat 30. to widzimy wyraźnie, jak ta moda się zmienia. Jak między innymi wkraczają welony i to welony najpierw krótkie, później welony długie. Są już mieszczańskie białe suknie ślubne z dekoltem i już nie pod szyję, tylko tak jak w tradycyjnym stroju chłopskim, że wianek nie znajdował się pod welonem, pod tą całą konstrukcją welonu, tylko on był na welonie, powiększony, duży, żeby nikt nie miał wątpliwości, że młoda pani jest dziewicą. To było kiedyś bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bukiety ślubne to jest zupełnie inna z kolei bajka, dlatego ponieważ te bukiety ślubne, co było niespotykane i na co zwróciła uwagę również pani profesor Teresa Smolińska, że to było zaskoczenie, że bukiet był z kali. Kalie to kwiaty dzisiaj pogrzebowe, a kiedyś był z tego wykonany bukiet ślubny. Zazwyczaj były to bukiety wykonane z kwiatów ogrodowych, nie zamawiane gdzieś u ogrodnika, które same przygotowywały sobie panny młode. No i zwyczaje także możemy powiedzieć, które panowały wśród dzieci. Zaskakujące były krótkie spodenki u chłopców, czarne rajstopki, czarne półbuty, czarna marynarka, oczywiście biała koszula, nieraz z włożonym kołnierzem a la słowacki. A z kolei u dziewczynek białe sukienki
I czasami zdarzały się czarne buty, które nijak się miały do tego stroju, ale też świeca, nad wyraz wysoka świeca, sięgała prawie do wzrostu tej dziewczynki. Jeżeli popatrzymy na zabawki dzieci, to zabawki są bardzo skromne. Zazwyczaj to są jakieś pluszowe pieski, są to już pierwsze lalki, nie mrugające jeszcze oczkami. Są to hulajnogi, są to sanki, które dzieci miały. No i co najważniejsze, koń na biegunach. Te konie, które były gdzieś kupione, może na targu, a także te, które były wystrugane przez miejscowego stolarza czy cieśle, być może, że i przez pana Franciszka Lepicha. Dzieci zwykle bawiły się na kocu, który rozcięłano na trawie w ogrodzie albo też rozcięłano przed domem. I tam te dzieci siedzą, bawią się ze sobą, pozują też do tego zdjęcia właśnie. Co niezwykle istotne, wydaje mi się również i ważne, to także nakrycia głowy, które pojawiają się u mężczyzn, fryzury mężczyzn. I tam się pojawiają różnego rodzaju właśnie fryzury podobne do dzisiejszych, które noszą młodzi ludzie. Jest tak zwana Augustwela, czyli taka fala włosów właśnie specjalnie ułożonych. Oprócz tego także tak zwany Scheitel, czyli przedziałek tak równo zaznaczony. Są fryzury typu Bubikopf, taki na pazie jakby obcięty z krótkimi włosami. Często w klapie marynarki pojawia się na przykład jakaś broszka albo pojawia się spinka w krawacie. Pojawiają się także laski, które mężczyźni nosili, co niektórzy chcieli zaszpanować i po prostu się ustawili do zdjęcia paląc papierosa. Tam są wszystkie te szczegóły natury społeczno-obyczajowej, jak ludziom zmieniano nazwiska, jak ludziom zmieniano imiona z niemieckich na brzmiące bardziej po polsku. Na przykładzie tej lokalnej społeczności otrzymujemy, bym powiedziała, dziedzictwo całego Górnego Śląska, a już na pewno Śląska Opolskiego. Jak ludzie żyli, jak się ubierali, jakie były ich silne związki z religią, z kościołem, jak manifestowali swoją pobożność, biorąc właśnie śluby kościelne, a wcześniej chrzcząc dzieci, odprawiając roczki, posyłając dzieci do pierwszej komunii. Te właśnie więzi, pomoc sąsiedzka, tam mamy wiele przykładów, jak domy zburzano stare, jak coś tam naprawiano drogę i tak dalej, to właśnie świadczy o tej takiej współodpowiedzialności lokalnej społeczności za swoje życie, a nie tylko za swoje prywatne, za swoją rodzinę. Niezwykle ważnym wydaje mi się zdjęcie, które zostało uwiecznione przez pana Franciszka Lepicha, rok 1934, obrazujący procesję, która się udaje spod kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce do kościoła parafialnego w Jasionej pod wezwaniem Marii Magdaleny. Z Oleszki wywodziło się najwięcej członków orkiestry dętej parafialnej. Zwykle ta orkiestra szła na samym początku całej tej pielgrzymki, żeby właśnie razem wspólnie z pielgrzymami i później tymi, którzy jeszcze doszli z Dąbrówki, z Zakrzowa i z Żyrowej, razem wspólnie się połączyć i stanąć właśnie na placu przedkościelnym. Nasza hrabina kiedyś podczas spacerów w pięknym buczynowym lesie w kierunku Góry Świętej Anny upatrzyła sobie duże bukowe drzewo. Kiedy wróciła do domu i opowiedziała to swojemu mężowi, postanowili to dorosłe drzewo przesadzić z bukowego lasu do parku przypałacowego. Cała ta akcja była fotografowana przez ojca. Ja tam tylko widzę dwa zdjęcia w tej kolekcji, dwie klisze. To nie była prosta sprawa, to była bardzo skomplikowana operacja, przesadzenie dorosłego drzewa bukowego. To drzewo się przyjęło w parku i rosło to drzewo bukowe. Koniecznie chciała to drzewo, które zobaczyła w lesie, obserwować z okna swojej sypialni. To było jej wielkie marzenie i to marzenie się spełniło.
Nie możemy zapomnieć o tym, że Franciszek Lepich, oprócz tego, że był stolarzem, kołodziejem, sąsiadem, był również fotografem. Udało mu się uwiecznić na swoich fotografiach kompletny zbiór osób, sąsiadów, swojego heimatu, swojej małej ojczyzny w okresie przedwojennym i powojennym. Zapisywał koło życia i śmierci, zapisywał wizerunki ludzi, swoich sąsiadów. I myślę, że mogę powołać się na słowa Augusta Zendera, który pisał: by zobaczyć prawdę, musimy umieć ją znieść, a przede wszystkim winniśmy przekazać ją naszym bliźnim i potomnym, bez względu na to, czy działa ona na naszą korzyść, czy nie. I Franciszek Lepich używał twarzy swoich sąsiadów i sąsiadek, i ich dzieci. I surowe, proste twarze działają na nas, którzy je wciąż oglądają, z wielką siłą. Jego ulubionym tłem do fotografowania były wrota stodoły, potem drzwi wejściowe, ganek obrośnięty dzikim winem, ogród, ściana czy zieleń drzew. Do swoich zdjęć wybierał tło, jakie było mu najbliższe, zwykłe, znane i własne, tak jak bohaterowie jego fotografii. To był cały jego i ich świat. Ci ludzie od pokoleń żyli w tym samym powtarzalnym rytmie życia, w jego trudzie i znoju. Patrzę na te fotografie, patrzę na te twarze, na tych ludzi, myślę, kim byli i co robili, patrzę na te niemodne ubrania, ale wciąż śledzą mnie ich oczy wpatrzone w szklane oko obiektywu. To była bardzo ważna chwila dla tych ludzi. Chwila, kiedy musieli przybrać poważny wyraz twarzy, gdzie musieli zastygnąć na kilka sekund albo na jakąś część sekundy, wrosnąć w obraz, wrosnąć tym samym w czas. Dzięki Franciszkowi Lepichowi postacie, które widzimy, ożywają. My wypełniamy je życiem. Te fotografie, te ocalałe negatywy przypominają nam wszystkim, skąd jesteśmy, skąd się wzięliśmy, gdzie jest nasza ojczyzna. Mają swoją formę, można je dotknąć, można je zobaczyć dzięki Franciszkowi Lepichowi. Dziś postanowiliśmy kontynuować dzieło Franciszka Lepicha. Dlatego też wystawie towarzyszy wyjątkowa sesja fotograficzna. Artysta fotografik Sławoj Dubiel przy użyciu tradycyjnego sprzętu fotograficznego, skrzynkowego aparatu z lat 20. i klisz z emulsją światłoczułą, pojechał do Oleszki i tam w konwencji zdjęć Lepicha fotografował współczesnych mieszkańców tej miejscowości. Osób spokrewnionych z bohaterami archiwalnych fotografii oraz samym Franciszkiem Lepichem. Państwo pamiętacie, jak tato robił zdjęcia? Mierzył światło? Czy miał tabelkę? Nie, nie. Tabelkę miał. Jak gdzieś... My nie pamiętamy. Jak... Ale on już jak popatrzył na niebo, to wiedział, ja nie pamiętam, dokładnie. Jak robił zdjęcia. Uwaga, dziękuję, mamy zrobione. No, o, pociąg. Tak, tak, pociągnij. Pan Franciszek zawsze mówił, że... Że ptaszek leci. Ptaszek. Ptok wyfrunie. I patrzyliśmy właśnie zawsze na ptaszka. No, pan Franciszek w ostatniej chwili doskoczył, żeby był w komplecie, jak robił zbiorowe zdjęcia. Bo indywidualne nie, tylko jak nas było kilka. On cyknął i minutkę czy ileś tam sekund było do dotarcia. Mieszkańcy Oleszki zrozumieli natychmiast, że jest to moment szczególny w historii Oleszki, szczególny dla nich. Starali się zawsze przygotować. Wiedzieli, że to jest sytuacja, która jest sytuacją odświętną. My staraliśmy się też tak te zdjęcia wykonywać, żeby one mniej więcej były w tych miejscach, w których robił Franciszek Lepich. Bo Franciszek Lepich robił je na zewnątrz, nie posiadał wielkiego studia, tylko robił je na zewnątrz, w otoczeniu podwórek Oleszki. I część tych podwórek można było zlokalizować, a sama Oleszka aż tak bardzo się nie zmieniła, więc wykorzystaliśmy praktycznie te lokalizacje, tylko inni mieszkańcy w innym czasie zostali sfotografowani. Tym samym kontynuujemy dzieło fotoamatora z Oleszki.